Z racji ciągłego natłoku premier i gier dodawanych do wszelakich usług od EA Access do Games with Gold postanowiłem zmienić moje stosunkowo rzadkie materiały bez pomysłu na siebie traktujące o różnych grach na konkretne recenzje w 5-minutowym formacie. Uważam, że może być to dobry sposób na skondensowanie najważniejszych informacji na temat omawianych produkcji i nadanie tym recenzjom swoistego charakteru dzięki w pełni subiektywnej opinii. Będzie to również idealna okazja do tego, aby systematycznie, choć trochę, pomniejszać kubkę wstydu. Dziś zapraszam Was do recenzji Need for Speed Payback, wydanej 10 listopada 2017 roku i niedawno dodanej do usługi EA Access, dzięki czemu mam okazję zapoznać się z tą produkcją. Nie ukrywam, że seria Need for Speed z racji swych kilku kultowych odsłon ma swoje miejsce w moim gamingowym sercu. Nie można też odmówić tej serii tego, że jej wpływ na cały gatunek arcade'owych ścigałek miała niemały. Nawet uważam, że swoisty restart serii za sprawą odsłony z 2015 roku to był krok w naprawdę obiecującym kierunku i choć część osób mogła pomarzyć o powrocie do korzeni serii, no może nie tych najstarszych, ale zdecydowanie tych najbardziej lubianych i kultowych. Po umiarkowanie ciepłym przyjęciu poprzedniej odsłony, ta sama ekipa zabrała się za tworzenie nowej odsłony, wykorzystując wiele pomysłów i doświadczeń, jakie zebrali podczas tworzenia poprzednika. Need for Speed Payback określany jest często jako duchowa adaptacja serii Szybkich i Wściekłych oraz stoi w rozkroku pomiędzy tym, czym ta seria była niegdyś, mając tutaj na myśli silny nacisk na bardzo zręcznościowe modele jazdy, a aktualnie sekwencje akcji i większy nacisk na fabułę. Ogrywałem ten tytuł już po wielu aktualizacjach i drobnych zmianach, jakie twórcy wprowadzili, aby poprawić balans gry, więc nie mam tylu negatywnych odczuć, jakie towarzyszyły premierze samej gry. To, co jest esencją tej gry, to rzecz jasna uliczne i co jest nowością w tej serii, terenowe wyścigi. W grze mamy podział na kilka rodzajów wyścigów, od tych standardowych jak sprint, próby czasowe, drag czy drift, po ucieczki przed policją, co jest pewnym mankamentem tych nowych odsłon, ale do tego przejdziemy za moment. Twórcy, co wydaje się dosyć logicznym posunięciem, wprowadzili tutaj podział pojazdów na 5 kategorii wykorzystywanych w poszczególnych rodzajach wyścigów. Przy czym niemal wszystkie samochody mogą być dostosowane do którejś z tej kategorii. Także nie zostajemy tutaj ograniczeni co do konkretnych typów aut w danym rodzaju wyścigów. Będąc przy temacie samochodów, które jakże istotną odgrywają tutaj rolę, trzeba wręcz wspomnieć o tuningu, który to niegdyś był wizytówką tej świetnej serii. W tej kwestii w zasadzie, jeśli graliście w poprzedni tytuł, wygląda to identycznie, z uwzględnieniem niezbyt bogatego wachlarza części do wymiany. Z jednym poważnym i bardzo kontrowersyjnym wyjątkiem, czyli częściami, które wpływają na osiągi. Te zdobywamy za wygrane wyścigi w kompletnie losowy sposób, bądź kupujemy karty w warsztatach. Jeśli nie ma tej części, o którą ci chodzi, trudno, szukaj dalej bądź czekaj. Karty te możemy również wymieniać bądź sprzedawać, otrzymując gotówkę do wydania na kolejne karty czy samochody. I to niestety nie ostatnia chamska zagrywka ze strony elektroników, bo również takie elementy jak klakson, kolorowy dym z opon czy tak istotne do nielegalnych wyścigów ulicznych neony również zdobywamy w pełni losowy sposób z kart przyznawanych za zdobywanie reputacji. I jasne, to nie jest fair, ale te wszystkie karty, kasę w grze czy samochody zdobywamy na tą chwilę na tyle szybko, że za bardzo osobiście nie przeszkadza mi to. Zaledwie po trzecim wieczorze z grą miałem już lekko ponad 500 000 zielonych i kilka naprawdę fajnie zmodyfikowanych samochodów. Inną za to wydającą się lepszą decyzją było spoglądanie twórców w kierunku konkurencji. Mowa o Forzie Horizon, która okazała się wielkim hitem i odcisnęła to swoje piętno również na najnowszej odsłonie Need for Speeda. Twórcy postanowili dać nam więcej swobody w poruszaniu się na mapie i rozsiali na niej sporo aktywności. Owszem, spora część z nich była już od lat, ale odnoszę wrażenie, że tutaj jest tego więcej. Choćby porozrzucane wraki, które musimy zlokalizować i odnowić. Niestety pomimo dobrych wzorców, gra nie dorównuje Forzie w wielu aspektach. Od ilości pojazdów, mnogości wyścigów i tras, pięknych widoków, czy dokładności odwzorowania samochodów. Oprawa graficzna wygląda nieźle, szczególnie w nocy i dobrze, że ciągle tu nie pada, ale czasem nie wygląda to zbyt pięknie. I choć to, o czym mówię, to słabsza strona pożądania prędkości, to ma ona również coś własnego, unikalnego. Nigdzie indziej drifting z tuningowanym Nissanem 350Z nocą w akompaniamencie dobrej muzyki i błysków policyjnych kogutów nie wywołuje takiego uśmiechu. W zasadzie to kolejna wizytówka tej serii, która została niestety stłamszona.
Wielka szkoda, że tego typu niegdyś emocjonujące aktywności zostały ograniczone do konkretnych zadań. W poczciwym Most Wanted spędziłem dosłownie dziesiątki godzin, uciekając z gazem w podłodze przed policją, taranując setki radiowozów z Crossem na czele. Trochę mi tego szkoda. Nie wspomniałem jeszcze o fabule, która stara się popychać naszą grę do przodu, ale pomimo iż twórcy postawili na nią mocniejszy nacisk, to sztampowy i prosty do bólu scenariusz czy kompletnie nieciekawe postacie jakoś niezbyt motywują nas do zgłębiania tej przygody trójki przyjaciół. Choć fajnym akcentem są ekipy rodem wyjęte z Carbona, kontrolujące dane dzielnice. Szkoda tylko, że zabrakło tutaj faktycznej walki o wpływy, bo to mogłoby urozmaicić rozgrywkę. Podsumowując, nie taki ten potworek straszny, jak go malują. Jasne, ma pewne wady, z racji których słusznie dostał manto, ale gdy już przebrniemy przez prolog, to granie staje się coraz przyjemniejsze. Oczywiście omawiany tytuł ukończyłem i tak będzie w przypadku każdej recenzji, aby być konsekwentnym w tym, co tutaj chcę robić. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do innych materiałów na moim kanale.